warsztaty terapii zajęciowej w Polsce pierwsze powstały w latach 90. na początku. Wtedy powstała ustawa o rehabilitacji pierwsza w 91 roku. I wtedy to właśnie zaczęły powstawać warsztaty, które zajmowały się na początku rehabilitacją społeczną. Pod koniec lat 90. w 97 roku powstała ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej, która trwa do dziś. Wtedy te warsztaty też nabrały też takich zadań związanych z rehabilitacją zawodową. Ustawa o rehabilitacji społecznej zawodowej podkreśla ogromną rolę warsztatów terapii zajęciowej w procesie aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Dziś jest jedną z niewielu alternatyw dla osób, które dzięki WTZ-om mogą przygotować się do pracy, mogą się przygotować do normalnej społecznej aktywności. Także uważamy, że każdy kolejny WTZ, który powstaje na Dolnym Śląsku, jest niezwykle ważny dla naszego środowiska. Takich miejsc po prostu bardzo nam brakuje. Ideą tego systemu jest to, żeby osoba po warsztacie terapii zajęciowej mogła przejść do ZAZ-u lub wejść na chroniony lub otwarty rynek pracy. Jeżeli nie możemy przygotować osoby do podjęcia aktywności na rynku pracy, czy w zakładzie pracy chronionej, czy w zakładach aktywności zawodowej, to myślę, że warto przygotowywać te osoby do życia w społeczeństwie, do pracy w domu. Warto je usamodzielniać. Michał w tej chwili dużo rzeczy robi sam. Nauczył się tu na warsztatach. Nigdy nie chciał sam jeść, w tej chwili sam je. Warsztaty Michałowi bardzo wiele dają. Był okres prawie 2 lat, gdzie nigdzie nie mogliśmy mu załatwić warsztatów i był nie do zniesienia. Pomimo, że mają 20-30 lat, one muszą cały czas, codziennie coś nowego mieć. One się wtedy jeszcze bardziej rozwijają. A jak będą siedzieć zamknięte, będą się cofać. Kamil siedział 3 miesiące w domu i proszę sobie wyobrazić, że dla mnie to było tragedia i dla niego była tragedia, bo myśmy nie wiedzieli już co robić. Ja z nim to robiłam, tam to robiłam, a on usiadł i mówi, mamo, ja już bym chciał iść na warsztaty, już nie mogę się doczekać. Największą wartością dla nich tutaj jest to, że mają takie miejsce, swoje miejsce na ziemi, gdzie mogą przyjść, gdzie mogą spotkać swoich rówieśników, gdzie mogą z nimi rozmawiać, gdzie mogą poznawać i odkrywać różne rzeczy, nabywać umiejętności, dowiadywać się czegoś nowego o sobie. Akurat na zajęciach pracowni aktywizacji zawodowej bardzo dużo mówimy o sobie, poznajemy swoje umiejętności, rozwijamy te umiejętności, poznajemy potencjalne miejsca pracy, uczymy się o różnych zawodach i każdy z naszych uczestników codziennie dowiaduje się czegoś nowego o sobie i o tym, co mógłby robić. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że moje dziecko jest bardzo zadowolone. Zmieniliśmy warsztaty i widzę, że on jest tutaj wyciszony, spokojny. Znaczy, że robi to, co lubi. Mamy wielką ulgę przez to, że Michał tutaj chodzi. Jest tych kilka godzin, gdzie możemy, że tak powiem, sami się realizować, w sensie czy do pracy spokojniej. Zawsze to było związane z tym, że jak Michał był w domu, to była gonitwa, bo ktoś, nigdy go samego nie zostawiamy. Mogę zrobić zakupy, nie śpiesząc się, nie lecąc, że już muszę, już, bo on na przykład został, albo idę i ciągnę go za sobą. Mogę takie proste rzeczy po prostu. Usiąść, książkę sobie poczytać. Bardzo dużo skorzystałam, bo w tej chwili nie jestem jakoś wycofana, nie jestem biedna, nieszczęśliwa, tylko idę dalej, idę do przodu. Bo jak nie ma tego wsparcia dla rodzica, to ten rodzic nie wesprze swojego dziecka. W żaden sposób nie da rady. Bo jak ja bym się zamkła, to moje dziecko by było też zamknięte. Po prostu by się nie rozmawiało, nie mówiłoby, nie opowiadałoby. Warsztaty terapii zajęciowej i wszystkie inne formy aktywizacji osób niepełnosprawnych z tego typu ograniczeniami są takim istotnym elementem odciążenia rodzin. Tak? No, jest tak, że te rodziny, które są kochane i które są czasami nawet za bardzo opiekuńcze,
One też potrzebują takich momentów dla siebie, one potrzebują się też w jakiś sposób realizować albo zawodowo, albo w inny sposób. I miejsca w warsztatach terapii zajęciowej stwarzają okazję do tego, że można tego swojego członka rodziny na moment wypuścić na zewnątrz. Trzeba większą uwagę zwrócić na właśnie tych rodziców, żeby oni mogli również zacząć żyć także poza tym środowiskiem domowym i poza tym wspieraniem osób z niepełnosprawnościami, również powinni mieć swoje życia. WTZ odpowiada na te potrzeby. Jest miejscem, w którym jeżeli dzieci rodziców niepełnosprawnych są, to oni czują się pewnie, bezpiecznie, zdają sobie sprawę, że są pod bardzo dobrą opieką. Rodzice albo opiekunowie mogą poświęcić samym sobie, co jest niezwykle potrzebne, dać taki łyk wytchnienia. Pójść, jeśli nawet jest taka potrzeba, do kosmetyczki, na zakupy, spotkać się z przyjaciółmi. Dlatego te warsztaty terapii zajęciowej nie są potrzebne tylko samym uczestnikom, ale też i ludziom, od których oni często są zależni. My pracujemy z nimi na okrągło, jesteśmy z nimi 24 na dobę i pewnych rzeczy nie dajemy rady już, żeby z nimi osiągnąć, więc dużo pokładamy właśnie w was, w trenerach, właśnie w wychowawcach, żeby pomóc nam w tej realizacji tych działań. Po wielu latach doświadczeń i wielu rozmowach z rodzicami przeprowadzonych dochodzę do wniosku, że nie ma uniwersalnych metod terapii. Nacisk kładziemy na to, żeby było indywidualne przede wszystkim podejście do uczestnika, ale również na współpracę z rodzicami, aby oni nam wytyczali drogę, w którą mamy iść i którą mamy działać, jakie działania mamy podejmować. Rodzic jest takim pierwszym terapeutą swojego dziecka i psycholodzy i terapeuci powinni też wysłuchać, prawda? Współpraca z rodzicami jest bardzo ważna, bardzo istotna. Nikt nie zna swojego dziecka tak dobrze jak rodzic. Jeśli nie ma tej współpracy z rodzicami, tak naprawdę chyba nie istnieje rehabilitacja społeczna i zawodowa tych naszych uczestników. Kiedy nie ma tego kontaktu, kiedy nie możemy dopytać, co tak naprawdę ta osoba lubi robić, jakie posiada umiejętności, jakie są też potrzeby tych osób. Można byłoby zrobić coś takiego, nie wiem, czy jest taka możliwość, żeby one mogły wyjeżdżać bynajmniej na tydzień czasu z terapeutami gdzieś na jakiś wypoczynek, niby to wypoczynek, ale jednak to realizacja dalszych działań warsztatów. Ja myślę, że przede wszystkim coś by tutaj trzeba było zrobić z transportem, żeby rodzice byli dużo spokojniejsi, nie lecieli z językiem na brodzie, żeby dziecko przyprowadzić potem, żeby po nie przyjechać. Dobrze by było właśnie, żeby taki transport zaistniał. Jest to na pewno możliwe. No, trzeba by było gdzieś tutaj się zwrócić do miasta i tam powalczyć. W ten sposób system funkcjonuje za granicą, powiedzmy w Niemczech. Ja mam znajomych w Niemczech i tam właśnie to tak funkcjonuje, że dzieci, które uczęszczają na zajęcia w takich warsztatach, to na podobnych zasadach funkcjonuje jak u nas, ale tam jest zapewniony dojazd. Warsztat idealny dla mnie to taki, gdzie oprócz codziennych zajęć całotygodniowych, to gdyby mógłby być pobyt właśnie taki w formie internatu, gdzie dziecko może zostać na noc. Ja na przykład wyjeżdżałam kiedyś na pogrzeb w rodzinie i to daleko za Wrocław. Ja nie miałam co zrobić z Kubą. Rozmawiałam z koleżankami. I to jest, naprawdę by się przydały takie w ogóle pomieszczenia, takie pokoiki zagwarantowane na wyjazd, na szpital, na chorobę matki, żeby można było tą osobę umieścić. Wymarzony warsztat terapii zajęciowej powinien iść w tą stronę, w którą my idziemy, a jak będzie wyglądało, no to będzie zależeć też od nas, od uczestników, od ich zaangażowania i to, co o czym mówiliśmy, współpracy z rodzicami. Obecnie odbywają się zajęcia w pracowniach filmowo-fotograficznej, taneczno-muzycznej, ceramiki, elementy są stolarstwa, plastyki, krawiectwa, biżuterii, no i również w aktywizacji zawodowej i wsparcie trenera pracy i psychologa, którzy głównie mają też za zadanie
nie tylko aktywizować ich pod względem arteterapii i rękodzieła, ale również rewalidacji. Oferujemy również zajęcia dodatkowe, są to zajęcia popołudniowe, są to zajęcia dla uczestników, którzy będą się sprawdzać w gospodarstwie domowym, są to zajęcia na ogrodzie, są to zajęcia również ruchowe, między innymi na sali gimnastycznej, na siłowni, są to zajęcia również komputerowe. Mnie bardzo cieszy, że powstają nowe warsztaty terapii zajęciowej we Wrocławiu i bardzo, bardzo mnie cieszy to, że te warsztaty są organizowane przez organizacje pozarządowe, co jest dla nas, organizacje są podstawowym partnerem i takim barometrem tego, co się, jakie są potrzeby osób z niepełnosprawnością. Zresztą powstanie nowego warsztatu też wiąże się z inicjatywą rodziców, czyli z najbliższym otoczeniem osób z niepełnosprawnością, którzy wiedzą, jakie są potrzeby tych osób. Przede wszystkim chciałbym pogratulować inicjatorom kolejnego fajnego i potrzebnego punktu na mapie Wrocławia, warsztatu terapii zajęciowej o imieniu Przystań. Bardzo się cieszę, że warsztat terapii zajęciowej powstał, że dano nam taką możliwość, żeby powiększyć ilość miejsc dla osób niepełnosprawnych, które we Wrocławiu, w okolicach Wrocławia funkcjonują. Bardzo dziękujemy wszystkim instytucjom zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia. Wypada jeszcze tylko powiedzieć powodzenia i trzymam kciuki i myślę, że ten warsztat będzie radością i dla nas, i dla organizatorów, i przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnością.